Cześć, to ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, dzisiaj będziemy oglądali najlepsze akcje, które miały miejsce w poprzednim tygodniu. Ostatni tego typu film wam się bardzo spodobał, więc jeżeli chcecie więcej tego typu filmów, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a teraz lecimy! Na samym początku mam jakiegoś John Lono, który namierzył target i okej, rzucił bananem, nie trafił. I teraz to się zemści, bo chłop leciał mu wpierdzielić. Ale pamiętajcie, na tej mapie, na mapie Rush Hour, nie skacze się w tył. O, teraz trafił. Ponieważ samochody jadą w przeciwnym kierunku i możecie spaść. I czy go wyjaśni? Nie? Okej, namierzył go po raz kolejny i nie trafił go skórką od banana. Ta mapa jest mega niebezpieczna. I uwaga! Czy on to wygra? Poczekał gość do samego końca, robi wślizg i odbił się od kolców. Mamy gości na wulkanie. Tak, to jest wulkan. I co oni robią? Cały czas skakują na ten gejzer. Dlaczego tak skakują na to? Czekajcie, o co tu chodzi. I... wow! Ja myślałem, że on to wygra. Trzeci raz padł do lawy. Jak on to wygra, to nie wytrzymam. Okej? Okay. Będą się dalej lali? Znowu! Chłop znowu robi to samo. Nie wiem, czy on go troluje, co tu chodzi. Aha, no i się nie dowiedzieliśmy, kto to wygrał. Bombardment, tak jest. No i niestety po tobie albo i nie... Nie, no ja bym się osobiście wkurzył. Jak chłop spadł przez deskę? Okej, jest i indyczek, który... Co jest? Porwało go UFO, widzieliście to? Niesamowita jest to gierka. Tutaj mamy, moi drodzy, finał. Tak jest, jest finał. Na Pint Splashu. Goni go szkieletonek. Dominik go goni. O! Ale... jak go wyczuł, ten go chciał podkaczyć bananem, a temu się udało jeszcze z tego wyjść. Nienawidzę tego, nienawidzę przytulania na laser dashu, ale... i we dwóch. Okej. Mamy laser tracer. Fajny jest ten skinek duszka, mi się podoba mega. Zostali 1v1. O! O! Nie gadaj, że się spalił, a tamten nie zdążył spaść. Ale unlucky. Lewalandzik, jedna z moich ulubionych map. Ale rozdał na początku po liściu. Co jest? Okej, coś specjalnego tutaj. I się na nim fokusuje oczywiście. I buziaczek walentynkowy. Swoją drogą, moi kochani, dajcie znać w komentarzu, czy macie już na oku jakąś walentynkę, bo jutro walentynki. Ale go porobił tutaj. Ej! Co? Ale unlucky. Nie! Ja dziękuję. Na samym końcu prowadzić i ktoś cię podetnie i koniec. Właśnie, tego jeszcze nie sprawdzałem. Muszę sprawdzić ten trik, czy faktycznie działa. Tylko, że tutaj jest to ryzykowne, ponieważ ktoś jak ma emotkę, no to od razu weźmie cię, uderzy i wpadasz w laser, nie? Jakiś Polaczek tu wykalkulował. Japczanik! Okej. Okay. Hasta la vista. Mi się wydaje, że... Okej. Okay. Myślałem, że to się zemści. O! Co jest? Nie wierzę! Jakiego to trzeba mieć farta, żeby akurat wyrosło pod tyłkiem tobie to? Uwielbiam tą mapę. O! Ej, ja tego nie znałem, że jak ktoś cię niesie, dajesz emotkę, możesz się uratować. O, brawo, brawo. Wow! Co jest? Co jest? Nie! Ale... najgorzej! Nie wiem, co mam powiedzieć. Ja bym tak przegrać nie chciał. O, porobiony. Tej mapy to ja po prostu, widzowie, nie szanuję. Nie, że nienawidzę, ale nie szanuję, bo zawsze mam słabych teammateów. I najlepsze jest to, jak ludzie zapominają, że tutaj nie ma skakania. I twój teammate wali w ciebie rakietą i przez to przegrywacie. I to się zdarza przez cały mecz. Okej, wow, jaki kombos. Jaki szefuncio jest. Co jest? Niko S. No. Tu mi teraz zaimponował. Nie! I we dwoje spadają? Patrz! Ale miał farta, że ta trampolina była blisko. Yeah, baby!
I co tu się wydarzy? Bomba, jedna. No. Co ta panda ruda zrobi? Bomba druga, okej. I został Polak! Drzewo PG spadł! Bardzo dużo Polaków gra w tą gierkę. Nie gadaj, że on wszystkich nawali z pięści. Łatwo, nie? Jak ktoś ma emotkę, to ma przewagę. A pięść jest najlepsza. Okej, i co oni tutaj zrobią? Został jeden chłop. Obydwoje się zderzyli. Okej. Ooooo! Ale go wyjaśnił! Mocna akcja. Wysoki poziom generalnie na tym Laser Tracer widzę jest. A sobie Laser Dashu, przepraszam. Przeżył to? Co jest? Jak to przejść? Aha! No ciekawostka, co to było. Jakaś niesamowita mapa do przejścia. I co, przeskoczy przez ścianę? Zdążył i podciął go! Uuu, mocno. Ej, akurat trzy takie same skiny i na tej mapie? Mega fajnie te diabełki pasują do wulkanu. Wygląda, jakby się ścigali po piekle. Okej. Wow, ej, oni... Co oni mają taki timing? To wygląda jakby... To wyglądało jakby... Chłop grał na dwóch kątach jednocześnie. Nie! Myślałem, że jeszcze bomba go podbije i wróci. Jeszcze Spike się nazywa Collins. Co to było? I wygra! Czy przegrał? O, ty jakiś creator. No, kto to wygra? Mocna bitka jest. Zostali we dwóch, ta. Oooo! Nie! Myślałem, że jeszcze z tego jakoś wyjdzie, ale się niestety nie udało. Let's go! No i jak to teraz przejść? Bukiem można! Faktycznie! Ale on to kurczę ładnie teraz wymyślił. Cyk. Poczekał. O, i co teraz? Nie! Ej, co ten chłop robi? W ogóle co oni robią? To jakieś na podsłuchy! Na podsłuchy w Stumble Guys! Oni przez ściany przeskakują! Nie mam po pro... 100 pytań! No... Tu mi zaimponowali. Jeżeli wam dzisiejszy odcinek się podobał i też wam zaimponował, zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie w komentarzu niezłe dymy here, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!